Jak wiecie, bądź nie wiecie, ale jeżeli oglądacie mnie jakiś czas, to na pewno jesteście tego świadomi, że jestem fanem serii Syberia. Mało powiedziane fanem, jestem wielkim fanem. Nie jestem fanboyem, bo oczywiście nie jestem bezkrytyczny, a jak dla mnie definicja fanboystwa to jest bezkrytyczne podchodzenie do tematu. No, tę serię, trzecią część serii Syberia, czyli Syberię 3, bardzo mocno skrytykowałem, do którego filmu zapraszam, do CTKJ. Czyli serii, w której omawiam w prześmiewczy sposób najgorsze gry, w jakie grałem. I w tej serii wylądowała jedna z części Syberii, trójka. I dlatego, mając w głowie to, jak wyglądała jedynka i dwójka, i to, jak wyglądała trójka, bardzo bałem się podejścia do części czwartej. Na szczęście, już mogę wam trochę zaspoilerować, na szczęście jest to bardzo dobry powrót. Tak więc nazywam się Artur Loska, a to są moje wrażenia z Syberii 4. It's like this painting has chosen me, but maybe I'm just kidding myself. There will always be a train for you. In any case, I promised Katyusha I would find her. And we'll find out who she is or was. Nazwałem ten film moimi wrażeniami, a nie recenzją, ponieważ już minęło trochę czasu od premiery. Ja długo się zabierałem za tą grę, miałem długą przerwę i myślę, że recenzja jest przydatna przy premierze, albo przed premierą, albo dookoła premiery, kiedy mamy taki zwięzły materiał, gdzie chcemy się dowiedzieć, czy kupić, czy nie. A tutaj już po takim czasie, po już po tylu przecenach powiem wam o moich wrażeniach i no, postaram się was zachęcić, bądź zniechęcić do tego tytułu. Tak więc jedynka i dwójka Syberia to są moje ulubione gry. Jeżeli sobie myślę o liście top 10 moich ulubionych gier, jest mi oczywiście bardzo ciężko, bo grałem w bardzo wiele tych gier i ciężko mi jest wyróżnić tylko 10, ale myślę, że Syberia 1 i 2 będą na pewno na podium. Biorę je razem jako jedną historię, chociaż dwójka mi się bardziej podobała pod względem mechanicznym i pod względem też samej historii i jak została rozwiązana. Więc mam serię, która jest moją ulubioną, po prostu kochaną, ulubioną serią. I wychodzi Syberia 3, czyli upragniony powrót. Upragniony powrót twojej najlepszej serii, wyobraź to sobie. I okazuje się największą porażką, oczywiście grową, jaką przeżyłeś w życiu. Albo przeżyłaś w życiu. No, można zwątpić w ogóle w sensowność lubienia tej serii po części trzeciej. Serio, ona była tak zła. Zobaczcie sobie film. Ona była okropna, tandetna i miałem maksymalne turbo obawy przed częścią czwartą. Nawet na streamie, jeżeli pamiętacie, jeżeli byliście ze mną na żywo na streamie, nawet prosiłem za każdą złotówkę donate'a. Były błagalne modły do pana Sokala, świętej pamięci, bo niestety nie ma już go z nami, żeby anulował tę grę. Żeby ja nie wierzyłem ani jedną częścią mojego ciała, ani jedną częścią mojego fanbojostwa, mojej miłości do Syberii. Nie wierzyłem ani jedną cząstką, atomem, że ta gra może wyjść. Nie brałem tego pod uwagę w ogóle, ponieważ tak bardzo spieprzyli część trzecią. No i wyszła, no i ja błagałem, żeby nie było tej części czwartej. Bardzo nie chciałem, żeby wychodziła. Byłem bardzo sceptycznie do niej nastawiony. No i wyszedł prolog. Teraz wróciły dema na Steama i na PlayStation i na inne platformy. Na konsolach mamy dema, a na Steamie mamy prologi, czyli takie tępniaki. No demka po prostu. Pierwsze etapy. No i wyszedł prolog Syberii 4. Graliśmy też na streamie w niego i no nie przypadł mi do gustu. Bardzo, oczywiście ja podchodziłem do niego z bardzo negatywnymi emocjami. Ja podchodziłem do niego z takimi emocjami, że po prostu ta gra jest zła. I początek mi się bardzo nie podobał. Nie podobało mi się wiele elementów, o których zaraz powiem. I byłem bardzo źle nastawiony do tej gry. Wiecie, wiedziałem, jaka jest trójka. Nie miałem dobrych przeczuć co do czwórki. Grałem w prolog czwórki, który był średni. I
Kupiłem w przedsprzedaży, chociaż mówiłem, że nigdy nie będę kupował w przedsprzedaży, ale kupiłem w przedsprzedaży część czwartą. Zagrałem i jestem zachwycony. To jest takie dziwne. To jest takie dziwne uczucie być tak pozytywnie zaskoczonym, że chyba w growym moim życiu, powiedzmy życiu gracza, nigdy nie byłem tak pozytywnie zaskoczony grą. Byłem, jak mówiłem, no moje podejście było absolutnie negatywne i po przejściu prologu, który jest słaby moim zdaniem, cały prolog Syberii, jeżeli byście zagrali tylko w ten prolog, on nie sprzedaje w ogóle tej gry i ja rozumiem, że w prologu samej definicji mamy początek gry, ale on jest słaby i on nie sprzedaje, i on może was nastawić negatywnie, ale uwierzcie mi, warto przemóc się przez ten prolog, praktycznie przez pierwszy, przez pierwszy akt, bo po pierwszym akcie ta gra rozkwita i poprzez, im dalej idziemy w głąb, im dalej idziemy w fabułę, tym ta gra jest o wiele lepsza i pod koniec, moim zdaniem, fabularnie jest, no dobra, genialna to jest za duże słowo, ale jest wybitna i aż ciężko mi o tym mówić jako krytyka, ale wiadomo, człowiek zmienia swoje zdanie. No przy takich dowodach, czyli przy produkcie, który jest tak dobry, no to jest niemożliwe, żeby nie zmienić zdania, ale porozmawiajmy sobie o całej grze. Fabularnie wygląda to w ten sposób, że nie musicie znać trójki. Jedynie z trójki, co musicie znać, że Kate Walker pod koniec, uwaga, spoiler, ale to... Nie grajcie w tą grę. Kate Walker pod koniec trzeciej części trafia do więzienia. I na początku czwartej jest w kopalni czegoś tam. I mamy tutaj podzieloną grę na dwie linie czasowe. Mamy Kate Walker w roku 2015. Będzie tutaj poprawa, jeżeli to jest zła data. Oraz mamy Danny Rose w czasach początku II wojny światowej i poprzez II wojnę światową. Przed i przez całą II wojnę światową oraz po. I na początku miałem... na początku byłem jako fan zły, że ej, ta gra nie jest o Kate Walker, ja chcę grać Kate Walker. A sam prolog zaczyna się Danom Rose. Plus, dodatkowo, Kate Walker w prologu w tej kopalni absolutnie nie wygląda jak Kate Walker. Ma pomalowane włosy na niebiesko, ale tutaj, bez śmieszków z alternatywek, doczytałem historycznie, że po prostu więźniowie byli malowani w Rosji w obozach pracy, w takich kopalniach, żeby ich rozróżniać po różnych działach i po różnych segmentach jakby pracy, więc to się zgadza, ale miała dziewczynę, miała pomalowane włosy na niebiesko i nie wyglądała w ogóle jak Kate Walker. Więc... Tutaj się możecie zradzić na samym początku, ale tutaj będą mikrospoilery w tych moich wrażeniach. Później Kate Walker wygląda jak Kate Walker, zachowuje się jak Kate Walker i wraca jakby z tego. Ale mamy taki początek, który jest w ogóle rozwalający i samo takie zawiązanie fabuły, które się dzieje w prologu, jest bardzo niesatysfakcjonujące. I na początku uważałem, że jest absolutnie jej powód do kolejnej podróży, bo Syberia zawsze jest o podróży, zawsze. Od pierwszej części, od fabryki Wolalbergów, po podróż pociągiem, poprzez później samą Syberię, po dojście do celu, nie chcę tutaj spoilerować, do dojście do takiego celu całej podróży, i później jej kontynuowanie. W trójce też jest podróż. Motywem Syberii jest podróż. I podróż za czymś, co... Za czymś, co utraciliśmy. Podróż za czymś, co zgubiliśmy. Podróż za światem, który przemija. Szczególnie w części pierwszej i w części drugiej i w części czwartej. Jest dokładnie ten sam motyw. Podróży... przez świat, który przemija, za czymś, co utraciliśmy. I później w podsumowaniu opowiem właśnie
co definiuje tą serię i dlaczego czwórka jest taka świetna. Dlaczego dorównuje pierwszej i drugiej części. No może nie aż tak, dobra, nie przesadzajmy, ale i ten, to zawiązanie fabuły w części czwartej było strasznie słabe. Ja miałem wrażenie, że Kate Walker ma powód totalnie z czapy, żeby po raz kolejny olać swoją rodzinę, olać w ogóle bardzo ważne wydarzenie, które w jej życiu, które zdarzyło się w Ameryce. Jakby nie wracać do swoich bliskich. Jakby Kate Walker nie ma już nic, nie? Trafiła do więzienia, utraciła praktycznie wszystko i łapie się, tak na początku myślałem, łapie się takiego bardzo bzdurnego powodu, żeby tą podróż kontynuować. Jakby później dopiero to zrozumiałem, że ta podróż, którą odbywa Kate Walker, ten powód jest tylko... Jakby pewna obietnica złożona osobie. Nie chcę tutaj spoilerować, dlatego mówię pewna obietnica. Jest to obietnica, ale nie był to dla mnie, jakby jak sam sobie myślałem, nie byłby to dla mnie powód, żeby ryzykować znowu wszystko i olać wszystkich i po prostu iść w długą. Ale później zrozumiałem, że to jest jednak ucieczka jakby od wszystkiego. Jakby to była jedyna rzecz, która Kate Walker miała i dlatego za nią podążyła. Była taka na pierwszej części, w drugiej części, bo one się łączą fabularnie, była to jakaś taka chęć przygody, jakaś chęć właśnie też trochę ucieczki od tego świata, który miała, w którym miała wszystko ułożone, ale nagle zdarza się pewna rzecz, która sprawia, że porzuca cały swój świat i rusza tym pociągiem. Nie możemy ją oceniać, że to jest głupie, że jakby z punktu widzenia dorosłych ludzi możemy ją ocenić, że to jest głupie i po prostu pojechała w... Tutaj musiałem wyciąć, bo zaspoilerowałem totalnie. I tutaj Kate Walker jest osobą, która odkrywa swoją historię i odkrywa historię Dany Rose, co nie jest spoilerem. I przez tą historię jakby nadaje swojemu życiu ponowny sens i na jakby staje się ponownie, jakby złapie nawet okruchy z przeszłości, które sprawiają, że jej życie ponownie ma jakiś sens i ma jakiś cel. Chociaż porozmawiamy sobie o końcówce, która mi nie pasowała. Ale ciekawszą historią jest historia Dany. Jest to historia, która, jak już tutaj wspomniałem wcześniej, przeprowadzana jest przez wojnę i oczywiście są różne zawiłości losu, jest tam wątek miłosny i to sprawia, że tutaj jakby Dana Rose jest nową Kate Walker, która przemierza przez świat i jest rzucana w różne miejsca na świecie, który totalnie się zmienia podczas II wojny światowej. Chociaż tam nie jest wspomniana II wojna światowa i trochę miałem na początku z tym problem, że twórcy nie osadzili tej gry w takim stricte realistycznym świecie, stricte w historii, w sensie, że nie, to nie jest Austria czy Niemcy, to nie jest II wojna światowa i to nie są naziści czy faszyści, tylko tutaj mamy brązowy cień. Tutaj mamy fikcyjne państwo pomiędzy Niemcami a Austrią i mamy fikcyjny konflikt, ale wszystko się dokładnie składa. Dana Rose ma, znaczy rodzice Dany Rose mają sklep i są pewnej nacji, która jest prześladowana i w pierwszej nawet scenie mamy jakby bojówki. Młode bojówki brązowego cienia wybijają okno. Dokładnie, to jest dokładnie historia po prostu z nazistowskich Niemiec. I cała Syberia, i co absolutnie w niej kocham, w czwartej części, nie dość, że ta historia jest bardzo ciekawa i jest, pomijając końcówkę, jest bardzo ciekawa, angażująca, bardzo się wciągamy, chcemy po prostu ją kontynuować, to ta gra jest totalnie o emocjach. I ja jestem starym człowiekiem już, mam ponad 30 lat i dosłownie zakochałem się w tej grze, bo opowiada o emocjach, o utracie, o miłości, o poszukiwaniu swoich korzeni.
o utracie sensu w życiu i o stracie bliskiej osoby, no i na koniec jakby o takim tragicznej koniec w końcu właśnie skupia się totalnie na emocjach, które targają. I tak jak w jedynce i dwójce, gdzie w jedynce i dwójce też była ta emocja nostalgii za światem, który umiera. Bo w pierwszej i w drugiej części przejeżdżaliśmy przez całe to państwo, no to też jest fikcyjne w ogóle, i przejeżdżaliśmy przez to państwo, przez jakieś fikcyjne miejsca, które przez uniwersytet, który już prawie się zamyka, i przez ten Kolkhozd Grad, który przez takie miasto industrialne, miasto fabrykę, która już też nie działa, która działa tam na ostatni gwizdek. I to wszystko było pokryte rdzą i historiami o tym, że kiedyś było lepiej. I że kiedyś, nie na takiej zasadzie, że kiedyś to było, ale że z jakąś taką tęsknotą za tym, co minęło. I w tej historii Kate Walker mamy tą tęsknotę, no i w Danie to już w ogóle, bo ona przechodzi przez całe piekło wojny. Jeszcze z perspektywy osoby, nacji, która była absolutnie maksymalnie prześladowana. Więc przez to, że ta historia jest taka dorosła, przez to, że opowiada o emocjach, przez to, że jest taka angażująca, uważam, że Cyberia 4 jest świetną grą. Oczywiście ma swoje problemy. Problemami Cyberii 4 oczywiście są problemy techniczne, moim zdaniem. Kupiłem laptop, nie specjalnie za Cyberii 4, ale kupiłem laptopa tego. No nie jest za słaby. I gra na Unity. Spodziewałem się, że gra na Unity na nim pójdzie bez problemu, na Ultra, nic z tego. Miałem bardzo często spadki FPS-ów, ale w część trzecia była jeszcze gorsza. Część trzecią kończyłem na 15 klatkach na sekundę, bo już nie dałem w nią praktycznie grać. Bardzo mi nie odpowiada system interakcji i system używania przedmiotów, który jest zrobiony pod konsolę, ale i tak na komputerze źle działa. W sensie jest super nieintuicyjny. Bo dlaczego musimy przeciągać rzeczy w dialogach? W sensie grałem na myszce i na myszce trzeba było jakby przeciągnąć w którąś stronę, jeżeli chcemy wybrać opcję dialogową. Ja mówię, to jest pewnie pod pada zrobione, nie? Że analogiem sobie używamy. No to podpiąłem pada i co się okazało? Okazało się, że nie. Okazało się, że na padzie możemy wybierać po prostu ze przycisków na padzie, więc to jest absolutnie bez sensu. System inwentory, nie wiem, ktoś go chyba projektował, to jest system z trzeciej części minimalnie usprawniony, ale dalej jest super słaby, ponieważ wybieramy sobie na interakcję, wybieramy użyj przedmiot, mamy takie kółko z jednej strony i jakby musimy dopasować do drugiej. Nie działa to zbyt dobrze i jest to słabe. Bardzo słabe są kadry kamerowe, które są w dialogach. I ja teraz pracuję przy grze, gdzie jest też dużo dialogów. I mniej więcej musiałem posiąść wiedzę, jak to wygląda, jakie są zasady filmowe, więc tutaj strasznie mnie to raziło. Nawet wrzucę wam tutaj kilka takich screenów, że po prostu jest kadr totalnie z dupy. Nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, czy to był jakiś generator i te dialogi były przegenerowane po prostu, ale wygląda to po prostu źle. Po prostu to wygląda źle. No i największym problemem. No i problemem jest też końcówka, moim zdaniem, bo jest bez spoilerów, tak idealnie się wszystko spina. Po prostu tak macie takie poczucie, że historia jest finalna. Szczególnie, że Sokala już z nami nie ma. Historia jest finalna. Wszystko się idealnie spina. Po prostu cała historia zatoczyła jedno ogromne koło od pierwszej części. I macie już taki poczucie finalnego spełnienia, które jest psute otwartym zakończeniem. Więc no, średnio, ale gameplayowo, jeżeli chodzi, to jest, Cyberia się przerodziła w film interaktywny, ale mamy też dużo takich gameplayowych myków. Mamy dużo zagadek, jak na Cyberię, to mamy naprawdę dużo zagadek, ale takich logicznych, gdzie musimy coś ułożyć, jakiś labirynt, coś w tym stylu.
Mamy też fajne sceny przechodzenia pomiędzy Daną a Kate Walker, gdzie po prostu tą samą scenę gramy najpierw Kate albo najpierw Daną i możemy sobie przełączać tą samą scenę pomiędzy bohaterkami, bo znajdują się w tym samym miejscu, tylko że w innych okresach czasu, w innych czasach, nie mówię. I wtedy możemy rozwiązywać jakby pomagać, jedna pomaga drugiej, znaczy najczęściej Dana, no bo Dana jest wcześniej, pomaga Kate rozwiązywać zagadki, albo my widzimy, że coś Dana robi i wtedy Kate możemy podejść w to samo miejsce i na przykład widzimy, że jest coś ukryte, albo coś zostało zrobione, albo jakiś kod możemy czytać, o na przykład. I jest takich, tych zagadek jest dość dużo i to jest fajne, bo to jest przygodówka. Nie ma dużo używania przedmiotów, ale jest dużo zagadek. Trochę to poszło w film interaktywny, ale nie mam z tym problemu. Jest kilka scen nawet z pierwszej osoby. To jest fajnym takim odświeżeniem formuły. I sterujemy kilkoma też bohaterami. Nie tylko Daną, nie tylko Kate Walker. Jest jeszcze jedna postać, którą sterujemy. I jakby technicznie i artowo nie zgrywam. Znaczy technicznie jest bardzo słabo. Bardzo słabo, jest średnio, bo gra zarzędzi wam na kompie, będzie się przycinać, będzie mało FPS-ów czasami, ale graficznie to, co tutaj zrobiono, ja wiem, że to są rzeczy od Sokala, wszystkie rysunki, ale wygląda to o niebo lepiej niż część trzecia. Ja nie wiem, co oni zrobili w tej części trzeciej, że wykastrowali Syberię praktycznie z wszystkiego, co było ładne, a teraz... Umieszczając większość fabuły w mieście, które zostało, fabularnie jest taka podbudówka, które zostało zbudowane na planach, odbudowane po wojnie na planach Hansa Wollerberga, czyli bohatera praktycznie całej serii. Ta gra jest przesiąknięta Syberią. To miasto wygląda idealnie, jakby Hans je zbudował. Wszędzie są automaty, wszyscy korzystają z automatów, wszyscy mówią o Hansie Wallerbergu, że im pomógł, że odbudował, że wszyscy dalej korzystają z automatów. I nawet w tej nowoczesności, w tej teraźniejszości Kate Walker, wszyscy dalej korzystają z automatów. I to miasto i same projekty wyglądają przecudownie, naprawdę. Wyglądają prześwietnie. Wiadomo, że to jest Unity i postacie wyglądają tak sobie i ta gra jest ładna, ale nie jest jakaś super piękna i na Unrealu moim zdaniem, na Unrealu by błyszczała. Ale graficznie, jakby jeżeli chodzi o sam art graficzny, to jest to naprawdę, naprawdę świetna rzecz. I podsumowując, zagrajcie w Syberię 4. Nie musicie znać jedynki, nie musicie znać trójki, fajnie by było jakbyście znali jedynkę i dwójkę, ale... Twórcy umieścili w samej grze film taki, gdzie są wszystkie poprzednie wydarzenia, więc możecie nawet bez znajomości jedynki, dwójki, trójki zagrać sobie w czwórkę i bawić się bardzo dobrze przy tej grze. Chociaż oczywiście nie złapiecie części nawiązań, jakby ten cały plot, ten cały taki... Te całe zamknięcie narracyjne, które tam występuje, nie będzie miało dla was sensu, znaczy sensu, będzie dla was miało mniejszy ładunek emocjonalny niż na przykład dla osoby, która znała tą całą historię. Ale warto, naprawdę warto. Jest Oscar przez całą, i Oscar nie jest totalnym tłukiem jak w części trzeciej, tylko jest, przywrócili Oscara z pierwszej i drugiej części, czyli on jest jakby przyjacielem, jest automatem, czyli nie rozumie ludzkich emocji, ale nie jest absolutnie kretynem, jak w części trzeciej, bo w części trzeciej był absolutnym debilem, nie? A tutaj już podeszli do niego bardziej po ludzku, ale dalej zważając na to, że jest automatem i przez większą część gry nie jest nawet ludzkim automatem. Nawet przez całą grę nie jest. Co mu nie umniejsza? Co mu nie umniejsza odgrywania jego roli? Tak więc dla mnie Syberia 4 na razie mało gier gram w takich aktualnych, ale na razie goty. Bo na razie Game of the Year jestem zachwycony, totalnie zachwycony. I jak wyjdzie edycja kolekcjonerska, a ma wyjść, prawdopodobnie ją kupię. Bo chcę i w ogóle mam projekt na ręce, że
robię sobie nawiązania na ręce z tatuaży do gier, które jakoś bardzo mi się podobały. Gęsi akurat, lubię gęsi, dlatego też. Bardzo mi się podobały albo wywarły na mnie jakiś wpływ. I Syberia zasługuje na miejsce na moje ręce, nawet Syberia 4, bo jest to... Miałem się chwilę zastanowić, ale dorównuje pierwszej i drugiej części, moim zdaniem. Więc nie wiem, jak to zrobiliście, twórcy Syberii 4, ale udało wam się. Cholera, udało wam się tworzyć świetną grę. I nie dowierzałem ocenom, jakby takim przedpremierowym, że ludzie dawali 8, 9, że super, naprawdę super gra. Zagrałem w ten prolog i mówili, i tak stwierdziłem, ludzie, wygracie w gry w ogóle. Czy w ogóle widzieliście, widzieliście, w co graliście? Ale przeszedłem całość i zgadzam się, nawet jestem, wiecie, jeszcze podbijam moją ocenę, bo jestem fanem. Po prostu wszystkie emocje we mnie odżyły. I wszystkie emocje we mnie odżyły, które Syberia 3 zakopała. Syberia 3 zabiła. Tak więc nie będę dawać oceny 1 do 10, bo dla mnie to jest bez sensu, ale dla fanów przygodówek jest to must do zagrania. Dla fanów Syberii jest to obowiązek. I prawie bym zapomniał. Inonzur nagrał genialny soundtrack. Przepiękny. Po prostu jak we mnie jako fana, jako osobę, która zna te melodie i jakoś ma bardzo podpiętą nostalgię pod te melodie, że wiecie, że jako osoby, która, dla której muzyka jest bardzo dużą częścią życia, to co zrobił Inonzur w Syberii 4, to jest absolutny majstersztyk. I tu mogę powiedzieć, że to jest genialne. Soundtrack jest genialny. Jak gra jest świetna, to soundtrack jest genialny. Więc nie spodziewałem się. Pewnie spodziewaliście się CTKJ, nie? Z Syberii 4, ja też. Ale no, na szczęście im się udało. I będzie część piąta, bo jest otwarte zakończenie, a gra jest nawet sukcesem. Gra dobrze wyszła, więc będzie część piąta. Szczerze, nie mogę się doczekać. Napiszcie mi w komentarzu, czy graliście, jakie macie odczucia co do serii Syberia. A ja się z wami żegnam. Do następnego filmu. Na razie i cześć.